Witam was, jestem Repus, oto jest w końcu Europa Universalis 4 i w końcu komentarz na żywo, tak to się dzieje. Po Hearts of Iron 4 i po pojedynczych odcinkach z Pokémonów i City Skylines, gdzie komentarz był dogrywany, w końcu widzimy się na żywo. Ale jak wam mogę udowodnić, że wszystko jest na żywo? Może wszystko to jest specjalnie zmontowane, tak żeby wyglądało, że jest na żywo, ale nie jest na żywo. No cóż, no tego się już niestety nie dowiemy, nawet ja. Ale opowiem wam, co robimy w tej serii, ponieważ jest to Europa Universalis 4 Roleplay jako Polska. Gramy jako Polska, mam kilka zasad jako Polacy, żeby roleplay poprowadzić. Po pierwsze widzimy się w modzie, który nazywa się Lux in Tenebris. Wszystko jak coś macie oczywiście w opisie. I ten mod troszkę udoskonala rozgrywkę, znaczy udoskonala. Lubię ogólnie mody, które zmieniają wanilię, ale nie zmieniają po prostu całości gry tak kompletnie. I Lux in Tenebris jest jednym z tych modów. Z tego co było napisane, coś tam zmienia w ogóle w ideach, chyba w misjach i tak dalej. Od razu można zauważyć na pierwszy rzut oka, że jest więcej prowincji, że troszkę inaczej jest więcej krajów. Węgry mają inny kolor i w ogóle troszkę balans jest pozmieniany. Jeżeli chcecie, to możecie oczywiście wszystko wyczytać na stronie na Steamie tego moda. Mamy kilka zasad tutaj w tej grze, troszkę mi się skasztaniło. Mamy kilka zasad tutaj. Po pierwsze jest ograniczenie możliwości wydawania rozkazów na pauzie. To może być dla mnie najtrudniejsza kwestia. Będę ewentualnie zmniejszać do prędkości 2. Do jedynki nie chcę się ograniczać, bo to praktycznie jak pauza. Ale postaram się po prostu jak najmniej grać na pauzie. Postawienie zachodu na pierwszym miejscu. Jest to zadanie, żeby odzyskać granice stare polskie, czyli odzyskać Śląsk, odzyskać tutaj, no po prostu mniej tej granice zachodnie, tak jak teraz Polska wygląda, co nie? To będzie jeden z naszych celów. I po prostu nie robimy jeb na super wschód, bo tam jest super easy. Będziemy starać się jednak walczyć z cesarstwem w tej serii. Sprzeciwianie się szlachcie, uwaga, dopiero jak suma skillów u władcy wyniesie minimum 11. To troszkę brzmi skomplikowane, ale o co chodzi? W momencie jak nasz władca będzie miał tutaj te skille, czyli Administrative Skill, Diplomatic Skill oraz Military Skill, łącznie na 11 lub więcej, czyli 11, bo to jest tak, 3, 6, 9. Tak, 11 to już jest ta średnia z hakiem do góry, czyli jest ponadprzeciętny ten władca. W takim razie to oznacza, że po prostu mamy, że on będzie się sprzeciwiać szlachcie. Dopóki on nie będzie miał tych, nie będzie miał tego, to będzie, o tak, szlachto, tak, zgadzam się i oczywiście jesteś wielka i wspaniała. Kolejna kwestia, kierowanie się skillami władcy. W momencie jak władca nasz ma na przykład jeden skill militarii, to nie będziemy się mieszać do wojen ofensywnych. Chciałem postawić coś takiego, że na przykład tyle ile mamy skillów militarii, to możemy tyle wojen ofensywnych wypowiedzieć, ale to jeszcze zobaczy się w praniu, ponieważ też... Zobaczymy po prostu jak to wyjdzie, ok? Jeżeli władca będzie miał słabego skilla dyplomatycznego, nie da się raczej bawić w sojusze i tym podobne. Mały wyjątek jest teraz na starcie. To jest mały wyjątek. Tutaj jakoś się postaram jednak to zrobić. I kolejna kwestia to jest administrative skill. Jeżeli mamy słabego administrative skilla, to na przykład nie będę budować budynków i tak dalej. Więc po prostu zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Też przy eventach będę starał się kierować tym wszystkim. I kolejna kwestia, bez rakowych granic. Co jest rozumiane bez rakowych granic? Czyli bez jakiejś super uber nitki do Indii na przykład, żeby po prostu mieć jak najbogatsze prowincje. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że sorki, że wszystko wydaje się takie małe. Muszę wam przyznać, że jestem zmuszony do grania w 60, nie, w 2K. I to jest spowodowane, właśnie nie wiem czym to jest spowodowane, nie mogę tego zmienić właśnie, ani w launcherze, ani w opcjach gry. Nie mogę zmniejszyć rozdzielczości. A jako, że termin wrzucenia pierwszego odcinka trochę goni, to jestem zmuszony nagrać to obecnie w 2K, dlatego macie obecnie małe tutaj ikonki i tak dalej. No chyba, że odpalicie to na monitorze 2K, to wtedy inaczej to wygląda. Jednakże postaram się właśnie z tym powalczyć, to pozmieniać i tak dalej, żeby wszystko działało ładnie, pięknie i było z powrotem w Full HD, żeby było wyraźne dla was. Więc tak, na początku musimy ustawić rywali. Nie, szczerze, jak tutaj kierować się... A, w ogóle oprawa formatu filmu. Dopóki teraz mam coś do gadania, będę pokazywać materiał non-stop. Natomiast jeżeli po prostu puścimy grę i tyle, to nie będę trzymać puszczonej gry, będzie to wszystko wycinane i pokazywane najciekawsze
momenty, najciekawsze sytuacje. Więc tak, mamy rywali Danię, no niestety Węgry i Krzyżaków. Mówię niestety, że no, że po prostu to są Węgrzy tutaj, a w popolach Węgier dwa bratanki w ogóle. Tak by the way, też wspomnę tylko jeszcze o przyszłych seriach, bo w ogóle sobie myślałem o przyszłych seriach, co można zrobić z Europki i pomyślałem, że dobrym pomysłem. Dobrym pomysłem jest, że żeby robić mody do EU4, znaczy robić, nagrywać. Nie chcę mi się ich robić osobiście, ponieważ jest dużo ciekawych modów i chciałbym wam po prostu to zaprezentować. Ogrywałem sobie na przykład wczoraj moda Walter's Nightmare, czy jakoś tam to się nazywało. I co ciekawe, to jest mod, gdzie jak otworzymy obecne granice Polski, to nasz kraj automatycznie wskakuje w granice developmentu Empire. I to jest takie XD, ale on jest bardzo fajnie zrobiony, Walter's Nightmare, tylko bardzo wolno rozgrywka leci. No i postaram się właśnie... Sekundkę. Okej, nie chciałem, żeby pokazywało tutaj w dolnym rogu, że ktoś tam na Steama odpala grę i tak dalej. Więc zmieniłem ustawienia w OBS-ie. No i właśnie jest Walter's Nightmare, jest wiele ciekawych modów, których można zrobić całą serię albo po prostu pojedynczy odcinek. Więc tak właśnie sobie poplanowałem, że to jest dobry pomysł. Więc tak. Trzeba dobrze dyplomatycznie pomyśleć nasze sojusze. Mamy dobre relacje z Litwą. Roleplayowo pójdę w... A właśnie, czemu nie ma Mazowsza w ogóle? Bo była propozycja Mazowsza i była ankieta na Mazowsze i było całkiem dużo procent na to, żeby było Mazowsze. Zagrałem sobie Mazowszem for fun, żeby sprawdzić, jakby to wyglądało. Powiem wam, że Mazowsze nie nadaje się pod roleplay. Mazowsze to jest ciśnięcie po prostu Polaków co konistrusa, żeby stworzyć Polskę i robienie właśnie rakowych granic, żeby jakoś to wyszło. No i no niestety to odpada. W ogóle to ciekawe, muszę wam powiedzieć, że mamy, a przynajmniej tak było na podstawce chyba, że mamy Piasta na tronie jako interregnum. Zaraz to zobaczę. Niestety tutaj nie, ale jeżeli wejdziemy chyba na wanilię, to interregrum u nas jest z rodu Piastów, więc to jest ciekawa kwestia. Ale dobra, więc bierzemy pierwszy sojusz. Pierwszy sojusz bierzemy na Litwę, z którą mamy ogólnie dobre relacje teoretycznie i tak dalej. Nasz Grand Duke Kazimierz Jagiellon, tak się nazywał? Tak, Jagiellon, ma niestety 9 skilla. Na militarnie odpada, więc będziemy szlachcie ustępować. W ogóle jest ciekawe, Jagiellończyk był ciekawą postacią historyczną, według mnie najlepszym królem, jaki kiedykolwiek mieliśmy. To jak ustawiał swoich synów na różnych tronach, plus miał wiele synów dziedziców, to po prostu szacun dla niego. On w tym momencie zrobił tych Jagiellończyków, którzy mogli rzeczywiście przyćmić spokojnie Habsburgów na tamten czas. Nawet nie na tamten czas, jakby to dobrze pokierowali, to w ogóle. Dobra, zróbmy sobie tych samych rywali po prostu. Osmanów na razie nie ma co brać. Osmanie są za daleko, żeby być dla nas problemem. W sumie Czechy historycznie powinny być naszym rywalem, chociaż z Węgrami w tamtym okresie też mieliśmy spory. Na przykład dzięki temu, że nie dostaliśmy wpierdzielu od Węgier podczas wojny krzyżackiej, chyba w 1410, to tylko zasługa była... Jak się nazywał ten rycerz? Leszek Czarny? Który od razu spod bitwy, znaczy ten spod pokonania zakonu przejechał całą Polskę do Węgier, gdyż król węgierski szykował się na wpierdziel dla Polaków i po prostu przekonał króla, żeby jednak nie szedł z tym wojskiem i król sobie zawrócił, bo byli dobrymi ziomkami. I to chyba było wtedy właśnie. Piszcie proszę, będzie kilka dylematów, jak o Polskę zrobić. Oczywiście będę zadawać wam pytania, czy zrobić Polskę tolerancyjną, czy nietolerancyjną? To jest pierwsze pytanie z serii roleplay, gdyż się zastanawiam, czy raszować właśnie nawracanie prowincji, czyli na przykład idee humanistyczne, tak jak to było historycznie w Polsce, i po prostu być przyjacielem dla każdego. Też takie pytanie, czy pod roleplay podciągać fokus na manę, czy nie? Ponieważ kwestia jest taka, że na przykład nasz Kazimierz Jagiellon, którego weźmiemy obecnie na tron, ma staty 4-4-1, więc fokus na administracyjne sprawiłby, żebyśmy bywali administracyjnie do góry, ale byśmy byli bardzo do tyłu z militarnymi. Czy brać pod roleplay te fokusy na zasadzie, że na przykład no Kazimierz Jagiellończyk ma 4-4-1, więc fokusować się na przykład administracyjne i dyplomatyczne, czy fokusować się po prostu według własnego uznania, żeby zapełnić braki na przykład, albo żeby właśnie być tutaj do przodu czy coś. Też w wielu momentach będę kierować się po prostu misjami,
żeby samemu ręcznie nie robić claimów na przykład. No chyba, że król będzie miał dużo punktów militarnych, to wtedy troszkę inaczej będzie wyglądać, ale tak to będą głównie misje, czym będę się kierować i to, czy właśnie w co będę lecieć. Pójdźmy na razie rozgrywkę na pierwszy miesiąc, chociaż w sumie poróbmy sojusze, nie oszczędzajmy się. Austriacy, zaryzykujmy, ponieważ nie lubią się z Węgrami i tak dalej. Jeżeli będzie jakieś zerwanie sojuszu, to ja wiecie co, tak myślę, że w przyszłości bym jednak zerwał albo sojusz z Austrią, albo z Czechami. Z Czechami raczej na pewno, bo Śląsk będę walczyć, ale czy z Austrią zrywać, proszę napiszcie. Ja możemy szukać oczywiście do innego sojusznika. Obecnie mamy 5-5 relacji i zostanę po prostu przy tym. Będę gwarantować Mołdawii. Sojusz z nią wezmę, żeby mieć dobre relacje. To też historycznie to chyba było, co nie? Natomiast ja historycznie też Polacy chcieli podporządkować Mołdawię. To zależy oczywiście od króla. Ale wracając do naszego poprzedniego tematu, czyli Kazimierza Jagiellończyka. Kazimierz Jagiellończyk był właśnie zarąbistym królem, ponieważ aż mi grę ścięło. O kurde, już chyba już wywaliło. Ogólnie Hearts of Iron 4. Europa Universalis 4 bardzo często mi teraz wywala. Nie wiem dokładnie czemu. Kazimierz Jagiellończyk był bardzo dobrym królem. Był wręcz wyrąbistym królem. A było to spowodowane tym, że udało mu się umieścić na tronie czeskim oraz węgierskim swoich synów. Dodatkowo oczywiście udało mu się odbić Gdańsk, wykorzystując to powstanie w zakonie krzyżackim. A właśnie, miałem oszczędzać pauzy, więc będę grać na trójce albo czwórce. Przepraszam, rzeczywiście. To jest najgorsze, bo to jest dla mnie odruch, tak? Jak coś się dzieje, to jest szybka pauza, patrzę co jest, odpauzowuję. Udało mu się odbić Gdańsk. Jakiś tam jakoś bardzo szlachcie nie musiał ustępować w różnych rzeczach, więc to też bardzo dobrze o nim świadczy. Problem był to, co otwierdzielali jego synowie, ponieważ Jagiellończycy chyba byli jeszcze jedną dynastią na Czechach. Na Węgrach chyba po prostu po pierwszej dynastii odpadli, mi się zdaje. Czy po pierwszej, po pierwszym władcy jagiellońskim odpadli. A dalej, jeżeli chodzi o jego synów, Olbracht, jak on miał? Michał Olbracht? Chyba tak się nazywał. Zginął dosyć prędko i w ogóle ci synowie... Bardzo mi się nie podobało w tamtym okresie, jak Polacy traktowali Litwinów, bo był jeden król w jednym i drugim, to oni to, chyba nawet to, że był jeden król, pomijając to, że mieli Unię Personalną, praktycznie nie było chyba sojuszu pomiędzy Polską a Litwą, ponieważ co Litwini walczyli z Moskalami, to dostawali w dupala, a Polacy nie pomagali. I to mnie bardzo boli, ponieważ to oznacza, że w tym tutaj pozbędziemy się fortu. Tak, by the way, forty możemy w ogóle teraz wyłączyć, co nie? Mothball all forts, mamy dużo trusów. Polacy nie dość, że nie pomagali bardzo Moskalom, to na dodatek... na razie damy jednak te militarne, dobra? Winit Jagiellon. O kurde, ale ten Radziwiłł, 5-5-5, o ja pierdziele. Ale lecimy w sejmik teraz. Nie pomagali Polakom i ten 16 wiek, który nazywa się Złotym Wiekiem Polski, to dla mnie jest to XD i mówi się szczególnie o, za Zygmuntów, o, to była Polska. Polska tak, ale patrząc na przyszłość Polsko-Litwy, to nie. Ponieważ Moskale urżnęli masę terenów Litwy. Litwa sięgała przecież tutaj, jak sięga teraz Kijów, chyba sięgała jeszcze tutaj w pewnym momencie, tutaj sięgała. I właśnie to była ogromna Litwa, co nie? Później właśnie po tym 16 złotym wieku Litwa została okrojona do okolic Kijowa i tak dalej. Utraciła dostęp do Morza Czarnego. O, na Litwie akurat bunt wybuchł. Pomożemy im. Nobelsi. Została właśnie okrojona i tak dalej. Co według mnie... jest po prostu winą niewspółpracy polsko-litewskiej, braku współpracy. Wiesz, jak ich mieli sojusz, to sojusz był wycelowany głównie w krzyżaków. O, aż Litwa dorekrutowała.
Wała wojsko, proszę tylko mi się nie zadłużać. Tak, a propos, niech będzie Jan Zygmunt Kalinowski. I damy też naszego Nie, Kazimierz jest słaby. Jest słaby w militarny, on nie będzie dowódcą. Dobra, Litwini. O, oni atakują Litwinów. Świetnie, w Wilnie. Więc oni mają minus 2, buntownicy. Bez pauz. Zeslowuj do tej dwójki, co sobie pozwoliłem. Ho. Czy mogę korzystać z takich jest jednak pauza. Dobra, wyślij mi jednak manpowera. Nie będę się na razie bawić, bo to ma być roleplay. Nie będę się bawić w to, że po prostu szybko zrekrutuję wszystko, cały manpower, żeby później praktycznie nic nie wysłać Mołdawii, pomimo że ona by teoretycznie dostała. Szlachta Loyalty u 60 dukatów. Taksy zmniejszone. O ja pierdzie, this is defensive war. Iceland, Bohemia. Jak? Czekaj. Dania, z tego co rozumiem, weszła. O cholera, w ogóle jest pań. Jak oni będą? Jak my mamy ponad 100 tysięcy wojska? O kurw. XD. Ile zrobimy? Jeden dukata. O co to jest wojna? Attacker against Ingolstadter Succession War. Czyli oni weszli pod unię personalną nad Ingolstadtem. Nad tym tu. Teraz walczymy. Szczerze mówiąc, czy będę się jakoś starać? Może nie. O, mają tutaj pretendenta. My sami już manpowera, powinni być wdzięczni. Nie będę się starać, ale też nie zamierzam być problemem. Wyłączę taktycznie kilka fortów na dalekim wschodzie Polski. Podolę zostawię jednak na wszelki. A wojsko pokieruje z myślą o to, o widzę, że część idzie tutaj na Szwecję. Ja będę się trzymać jednak Czech, żeby to oni tracili wojsko. Ja wojsko pokieruję z myślą na łupienie. Ale to w sumie patrzę, że tyle, ile teraz nasrali tego woja tam, średnio wygląda, daje mi opcję do łupienia. Ja może jednak podesłałbym na Szwecję, bo bym w stanie tutaj podesłać wojsko. Ale z drugiej strony... Dobra, Szwedzi podesłali. Przekonaliście mnie, że ja pójdę jednak tam. Bo bałem się jednak, że Dania sobie zbierze z Norwegią i Szwecją całe wojsko i tam pójdą w cholerę mnie zaatakować. Oni mają tutaj 40k i idą jeszcze pojedyncze oddziały. Więc dobra, to ja wezmę udział w wojnie od drugiej strony. Zarabiamy 2 dukaty 600 aż teraz. To chyba po wyłączeniu fortów. W ogóle na tym dodatku, na tym modzie, forty mniej kosztują. To ciekawe. Więc to jest też taki plus, bo można mieć więcej fortów, tak jak było to historycznie. Na Walter's Nightmare to w ogóle praktycznie nic nie kosztują, ale są dosyć bezużyteczne. No dobra, no to let's fight the war. Bardzo dobrze, że w ogóle jesteśmy defenderem, ponieważ Ingolstadt leży bardzo głęboko w grze i nie sądzę, żeby Duńczycy tam mieli szansę w ogóle dojść. Nawet jakbyśmy wygrywali bitwy, to zwycięstwo będzie po naszej stronie. Czemu się cieszę jednak tym zwycięstwem? Ponieważ znając szczęście moje, jakby Czesi przegrali, to bylibyśmy bardzo poszkodowani, ponieważ to my byśmy potracili jakieś unie albo wasali, ponieważ Czesi by tak wsadzili sobie to w pokój. Dlatego dla nas jednak istotne jest, żeby to nie była porażka. Widzę, że już tutaj Czesi, Duńczycy ze Szwedami prowadzą wojska po stronie Nowogrodu. Dla nas też zależy na początku... Kurczę! A, dobra, mieliśmy duże skille administracyjne, bo nie sprawdziłem ogólnie... Nie kierowałem się niczym konkretnym przy tym. Znaczy, największym bonusem przy tym evencie się kierowałem. Ale wiecie, że nie kierowałem się za pomocą skilli władcy. Ale dobrze, że mamy dużego skilla i dzięki... Skill chyba tam administracyjnego i dzięki temu mogliśmy mieć tą kolejną opcję. W ogóle, czy ktoś z was pamięta serię z CK2 Roleplay? No ja pierdzielę, jakie to było dobre. Dla tej serii, w ogóle dla poprowadzenia jeszcze takiego roleplayu, ponieważ CK3 poprowadzenie takiego roleplayu jest praktycznie niemożliwe z powodu tego, że tam jest praktycznie o wiele łatwiej jest o World Conquest niż w CK2. I tam po prostu każde państwo stara się robić praktycznie World Conquest. Z tego powodu by trzeba się cofnąć do CK2 do zabawy właśnie w roleplay.
co wy uważacie? Czy by chcielibyście kiedykolwiek to zobaczyć? W tym dodatku w ogóle dochodzą nowe towary, z których korzystamy tutaj, jako beer na przykład, czyli piwo, albo miód. Też, nie, to chyba było jednak Walter's Nightmare, że kopalnie, że Iron Mining dawało hajs jak gold, czyli od razu do skarbca zamiast jako towary. Ogólnie są bardzo ciekawe mody do Europki. Też można chętnie zagrać. Jeżeli macie jakieś ciekawe mody do fabuły z Europki, to proszę bardzo napiszcie. Chętnie postanowię je kiedyś ograć, na pewno. No i wskoczył nam renesans. Ciekawe, czy nie nam, na świecie. Gdzie dokładnie? No, niezłe miejsce, muszę przyznać. Niezłe miejsce. Lepiej tutaj niż jakiś Rzym na przykład. Dzięki temu, że od razu Chorwacja będzie dostawała instytucje i to szybciej pójdzie w naszym kierunku. No, cały czas możemy się spodziewać renesansu pewnie za najwcześniej 30 lat, chyba że będę się bawić w boostowanie prowincji. No ale w sumie boostowanie prowincji, właśnie skille administracyjne mogę uznać, że podchodzą pod sens boostowania prowincji. Put in treasury. W sumie to jest administracyjny evencik, więc mogę postanowić sobie wziąć to na przykład do treasury. Mimo że na razie dużego pożytku z pieniędzy nie mamy, ale pieniędzy nigdy za wiele. Też będę oczywiście myślał nad połączeniem tych skilli. Na przykład to, że nie biorę aktywnego udziału w wojnie, może wynikać z małego skillu dyplomatycznego militarnego władcy i dużego na przykład dyplomatycznego. Czyli jak na przykład dobrze rozwiązać tą wojnę, nie korzystając z bitew, których władca po prostu nie lubi, ponieważ nie jest z nich wystarczająco dobry. Natomiast jeżeli na przykład nasz władca miałby full militarne... O, jacyś fajni... animiści? Tu są? O kurcze. Ciekawe. To na przykład byśmy skorzystali dzięki temu i poszli na przykład full rampage w każdej wojnie, mając duże militarne. Oczywiście mądry full rampage, to trzeba też pamiętać, bo jednak duże militarne nie mówi tylko o jakimś głupim lataniu na wojnę, ale również o mądrym lataniu na wojnę. Kościół dla Polski był istotny, a zarazem nie, ponieważ Polska była bardzo wierzącym krajem, ale była bardzo tolerancyjnym. Co Kościołowi, to nie było na rękę Kościołowi, jeżeli chodzi o tolerancję do innych religii. Z tego powodu... Kurczę, szczerze mówiąc, ja nie wiem, na razie pokieruję się instynktem. Później sobie wezmę po prostu do ręki jakąś monetę i będę rzucać w takich momentach niepewności. I to będzie sposób, żeby rozwiązywać sprawy w państwie. W sumie mniej więcej tak to się dzieje, odbywa pewnie teraz. Więc to nie będzie dużej różnicy, jeżeli chodzi o grę i o czas realny. No jako król o słabych, o poniżej przeciętnych statach, zgadzamy się na żądania, które były w petycji, mimo że nam to może zagrozić. O, mamy zagranicznego era. Akurat jako Kazimierz Jagiellon bardzo był boostowany R, jeżeli chodzi o... O po prostu zarządzanie swoimi synami, że tak to się ujmę. Niestety na nasze nieszczęście mamy dużo prestiżu z powodu naszych poprzednich decyzji. No i nie jesteśmy w stanie podbustać naszego era. Obecnie niestety jest słaby, ponieważ to jest gryf ze Sztopla, który ma 4-1-1. Ale jakbyśmy dostali Austriaka von Habsburga, to on już by się stawiał szlachcie. Musimy jednak pamiętać, że Kazimierz Jagiellon ma dopiero 24 lata. I to jest akurat bardzo śmieszne w przypadku Polski, bo Kazimierz Jagiellon, jak siada na tron Polski, jest bardzo młodym władcą. I z reguły albo umiera wcześniej R przed Kazimierzem, albo Kazimierz umiera i R wchodzi na tron i nowy król umiera zaraz po Kazimierzu i później dopiero jest kolejny władca. To jest ogólnie dosyć śmiechowa sytuacja, jeżeli chodzi o Polskę. I kolejna sprawa. Powiedzcie proszę, jak się kierować doradcami. To znaczy, czy brać doradców, jak ja uważam, czy brać doradców według władcy, bo na przykład no, władca jest dobry 4-4 w administracyjne i dyplomatyczne. Także w takim razie brać na przykład po prostu doradców administracyjnych, dyplomatycznych, olać kompletnie militarię na ten okres. Czy uważacie, że takie coś jest właśnie pod roleplay, czy troszkę inaczej? A i proszę bardzo, nie kierujcie się w ogóle przy swoich wyborach czymś takim, że no dobra, no to będzie słaba gra, będzie takie, że o nie.
tutaj pamiętajcie, kierujemy się typowo roleplay, więc nie patrzcie, czy to, że będziemy brać doradców, to sprawi, że będzie na przykład słabsza Polska. Patrzcie na to, czy to jest roleplayowo, czy nie. Jeżeli nie wiecie, czym jest roleplay, to wam wytłumaczę, że to jest odgrywanie roli. I po prostu odgrywamy rolę na przykład władców i tak dalej. Chociaż to powinienem powiedzieć na początku odcinka, teraz w sumie troszkę za późno, ale tak na wszelki wypadek powiedziałem to. Okej, okay, wojna z Danią zakończona. Po naszej stronie 135k strat. Hehe, k strat. Zawsze lubię to mówić. Po stronie przeciwnika niecałe 100k. No my dużo straciliśmy na oblężeniach, lepiej nam bitwy poszły. Chociaż ja bitew praktycznie nie toczyłem, ja swoje attrition mam w większości na bitwach. Bardzo... A, można! Można sprawdzić po kolei każdego... O, kurczę, nie wiedziałem. Cholera. O, ja pierdzielę. No zobaczmy, 15k strat manpowera dostaliśmy. Litwini walczyli dzielniej, no. Szkoda, szkoda, że walczyli dzielniej. Aż dzięki nim głównie procenty zyskaliśmy w wojnie i dostaliśmy właśnie faworki z Duńczykami. A jaki jest pokój? This will... OK. Więc war reparacje. Dania traci Holsztajn jako swojego przydupasa i Islandię. O kurczę, bardzo ciekawie, ponieważ to zamyka im praktycznie kolonizację, jeżeli mieliby cokolwiek robić Duńczycy, a przynajmniej bardzo im to ogranicza. Dania będzie płacić, zapłaci hajs Bohemii, czego stówka idzie dla nas niecała. To będzie nas zwiększa nam inflację niestety. Okej, okay. I dostajemy 5 prestiżu. Pytkę. W tym momencie skończymy odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobał. Ja lecę dalej kontynuować walkę, żeby przywrócić Europę 64 do Full HD. Będzie deinstalacja gry i inne takie rzeczy. Więc widzimy się już za 2 dni, ponieważ wy to widzicie w środę. Kolejny odcinek jest w piątek. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.